Legendy Lublina dla dzieci. O lubelskich lochach. Lubelskie lochy i piwnice od dawien dawna wzbudzają duże zainteresowanie. Do dzisiaj ludzie snują opowieści o tajemniczych podziemnych korytarzach, które znajdują się pod Starym Miastem, po czym dalej rozchodzą się we wszystkie strony świata. Do wzgórza zamkowego, do licznych kościołów, do dawnych pałaców. Są również i tacy, którzy twierdzą, że idąc podziemnymi korytarzami, można dojść z Lublina do okolicznych wsi i miasteczek leżących na lubelskiej ziemi. Niektórzy wierzą nawet, że takie lochy prowadzą aż do samego Krakowa, miasta, w którym niegdyś mieszkali polscy królowie. Wielu śmiałków często schodziło pod ziemię, by choć kilka kroków przejść tajemniczymi korytarzami. Mieszkańcy Lublina opowiadali, że bardziej ciekawscy wędrowali pod ziemiami coraz dalej i dalej, chcąc przeżyć wielką przygodę, może rozwikłać tajemnice lochów, a może odnaleźć jakiś skarb. Często jednak zdarzało się, że podziemne korytarze rozchodziły się w różne strony, a poszukiwacze przygód zastanawiali się nad wyborem właściwej drogi. Podobno zdarzało się, że z podziemi niektórzy wychodzili nawet po kilku dniach. I oczywiście nie zawsze tam, gdzie zaczynała się ich przygoda. Takiego niezwykłego labiryntu korytarzy nie widziałem nigdy wcześniej, mawiali. Wieczorami zaś snuli w swych domach opowieści o tym, jak to kiedyś bywało w mieście, kiedyś, kiedy miały tu miejsce słynne w świecie jarmarki. Lublin wówczas był już bardzo gęsto zabudowany. Kamienica przy kamienicy, panowała niezmierna ciasnota i brakowało wolnego miejsca, na którym można byłoby dostawiać jakieś oficyny do już istniejących budynków. Mieszkańcy zaczęli więc kopać piwnice. Jedna pod drugą, możliwie jak najgłębiej i we wszystkie strony, tak, by kupcy mogli w nich zmieścić jak najwięcej towarów. Każdy mieszczanin pragnął mieć choć jedną piwnicę, a może i więcej, gdyby się udało, aby w nich przechowywać śledzie, mięso, wino i inne ówczesne przysmaki. Dlatego też lublinianie kopali, aż w końcu okazało się, że piwnice i korytarze są już pod całym miastem, które otoczone było wówczas murami. Dlatego też mamy w Lublinie tyle staromiejskich piwnic. Choć są i tacy, którzy mawiają, że lochy lubelskie powstały jednak jeszcze wcześniej, zanim w mieście zaczęły się odbywać sławne jarmarki. Może było to już w czasach, kiedy wrogie sąsiedzkie plemiona często napadały na Lublin? Może już wówczas budowano korytarze, którymi ludzie mogliby uciekać przed wrogiem? Może kryli się tutaj mieszkańcy dawnego miasta? Wiele jest jeszcze w Lublinie nieodkrytych piwnic. Wiele jest też takich, do których dawno już nikt nie zaglądał. Opowiadają więc ludzie legendy o podziemiach. Czytała Magdalena Mazur-Ciseł.